Jedziemy dzisiaj w długą trasę wymyśloną przez Wojciecha. No. Także czarna białostocka, czerwonkowa tryba. Co tam jeszcze, Wojciech, wymyśliłeś? A budzisk. No także coś ci uda, to wam pokażemy. Także pozdrawiam, na razie. Ścieżka rowerowa, nią dojdziecie aż do Jurowiec, ale po drodze możecie zatrzymać się nad rzeką, jak coś. Okay. Jesteśmy za Wikingiem. Tutaj, jak widzicie, jakbyście chcieli, można przyjechać, uczyć się jazdy konnej. Tam jest, bo tam widać skansen wsi, ale to może przy innej okazji. Tam w oddali widzicie Puszczę Knyszyńską. Przez tą puszczę będziemy jechać do czarnego bloku, później do czarnej białostockiej, z czarnej białostockiej do Sopaśla. No i taką pętelkę zrobię. To jest tak zwana rzeka czarna. Lecimy tam do czarnego bloku. Z czarnego bloku do czarnej białostockiej na zalew. Zobaczycie, jak uda się odpalić drona, to też będą zdjęcia z drona. Wojciech przygotuje tutaj filmiki. Bardzo piękna pogoda, przyjemnie się jeździ. Drogę. Jesteśmy w miejscowości Ratowiec. Taka związka jak Puszczyk Nieścieński, niedaleko czarnej białostockiej, ale co ciekawego, w pozostałości po młynie wodnym, kiedyś tutaj na pewno to nie użycie, a rzeczka to jest Jurczycha. Młyn wodny nad rzeczką Jurczycha. Jedziemy teraz na zalew do czarnej białostockiej. Jesteśmy w czarnej wsi kościelnej u pana Mieczysława na szlaku rękodzieła ludowego. Pan Mieczysław jest kowalem i pokazuje nam swoją pracownię, swoje wyroby. Także zapraszamy do czarnej wsi kościelnej. Będziecie koniecznie zajść. A jaki numer u pana? A? Numer jak jest? 4A. Czarna wieś kościelna numer 4A. Na początku, jak się widzi, czarne białostockie. Zalew czarnej białostockiej. No to zobaczycie zalew teraz z góry. Wojciech odpalił drona. Także zobaczymy, jak ten zalew wygląda z góry. Wojciech, maestro! Startujemy.
dojechałem do Czerwonkowej Tryby. Tak to nazywa się to miejsce. Widzicie, tutaj za mną jest szlak pozostałości kolejki wąskotorowej. Z drugiej strony też. Tam jest kierunek Czarnobrzeg-Stocka. To jest bardzo takie duże rozlewisko. Teren zalewowy właściwie tutaj panowały. Tutaj dobry, nie wiem czy widać to żerenie, bo tam w tym miejscu jest. Bardzo urokliwe, bardzo fajne miejsce, bardzo dobre do widzenia. Około 7 do około 7 km od Czarnej Białostockiej. Pojechaliśmy rowerami, rowery stoją, bo tam jest taka wiatka. Tam można rowerami sobie dojechać, a tu niestety już nie da się. Trzeba tutaj, można przejść w tamtą stronę, tam pospacerować. Uważać, bo strasznie dużo takich dziur. Zachęcam do przyjazdu, Czerwonkowa Tryba. Na stronce będzie mapka, tam będzie zaznaczone, że to jest, także bez problemu.